Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale, ze mną jest Vito. Yo, siemanko, z tej strony Vito. Dzisiaj jesteśmy kucharzami i będziemy tak o łapu-sapu po głowie, Vito, zobaczcie. Jesteśmy w City Life i jak powiedziałam, będziemy kucharzami, więc jesteśmy w naszej restauracji. Musimy brać tutaj talerze do piekarnika. Talerze same w piekarniku. Ja też dostałam i ty dostajesz o dolara więcej. Bo jestem lepszym kucharzem. Pojęcia jakim cudem w ogóle, dobra. Bo lepszy kucharzem. Bierzemy. Ej, tu trzeba klikać. Aha, żeby dobra. To się jakby ugotowało tam, wytworzyło. No jak? Chicken robię. Oj, tu już ktoś chce zjeść, proszę bardzo. I potem dostarczamy, słuchajcie, o temu bogolowi na przykład. To niezły bogol z hamburgerem. No, tak wygląda. I teraz kolejny talerz robimy. Ej, co jest, komu ja mam to dać? U, bogol znowu głodny. No dobra. Ej, ja nie mam komu dać hamburgera. No co ty, to może już twój klient wyszedł? Nie, no dopiero przyszedł. Późno go, wiesz, obsłużyłeś. Dobra, mam burgera. Ej, dobra, mi się zawiesiło, ja nic nie mogę zrobić teraz. Aha, dobra. I kolejny burgerek do pani tutaj, słuchajcie. Komu ja mam to dać? Nikt nie chce ode mnie burgera. Co ty gadasz, na gdzieś zewnątrz? W ogóle mam tam, no co to, o co tu chodzi? Ty, gdzie te strzałki ciebie kierują? Nie mam pojęcia. Oh my god, może ty masz jakieś jedzenie na wynos? Ale to jest dziwne, bo ja nie widziałam, że w tej gierce tak było. Okej, obsłużyłam. Faktycznie na wynos musiałem zanieść komuś. Serio? No? Autko masz, możesz jeździć, a nie chodzić. Aha, okej. Ja obsłużyłam swojego bogola już, bo dostał 3 dania, bo tyle zamówił i dostałam dużo kasiorki. Więc jeśli taki dzisiejszy film wam się spodoba, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, dzyndzolcie dzwoneczkiem, wpadajcie na bellastay.pl, bo niedługo na bellastay pojawi się coś fajnego, taka przedsprzedaż, super rzeczy. Niedługo się dowiecie. Daję jej tu szejka i możemy sobie jeszcze w tej grze upgrade'ować coś, więc zaraz odwiedzimy upgrade'y. Tylko na razie jeszcze wykończymy te nasze dania, bo potrzeba tam pewnie dużo kasiory, żeby zrobić te upgrade'y. To jest kolejna część tej gry przeze mnie nagrywana, bo na początku ja byłam kryminalistą, później byłam... A teraz kucharzem zostałaś, tak, nie? Jeszcze byłam policjantem, a teraz tym kucharzem. Jeszcze zostały mi chyba 2 role tutaj sprawdzić. Bardzo mi się to podoba. Dobra, upgrade'y, czyli tak, tulsy, no tak, chciałabyś, upgrade, okej, jakieś plate'y na dwa na raz, możemy sobie... O, to spoko jest. To ja to wezmę, okej, mam to. O, ja mogę spatulę jakąś kupić. Dobra, o, właśnie, bo to jak kupuję się nazbiera spatulę. Kasy, to pokazuje, spatula. I plate'y też mogę. Co? To wiecie, co my zrobimy? Ej, skąd tyle kasy? Wiecie, co my zrobimy? Patrzcie. A to co, że mogę teraz 2 plejcy nosić? No, chyba 2 plejcy się robią, co? Na Pejcie? Ogniu, czy nie? Dobra. Nie, 2 mogę nieść, patrz. Uuu, 2 możesz nieść. Dobra, 701 mamy robuxów, proszę państwa. A więc to oznacza, że kupimy sobie tyle kasiorki. Ale jesteś oszust. Nie jestem oszust. Dobra, pyk. No i teraz cooking spatula, ale zaraz, a ja może bym nie chciała cooking spatula, tylko coś innego. Od razu jakieś grubsze rzeczy, czy można? Trzeba po kolei! A co ty myślisz? No dobra, to 3,5, to 6. Patrzcie, ile kasiory, pyk, dobra. Pyk, pyk, ja tutaj szybko lecę. Rangę jeszcze możemy. Jesteśmy tymi trenującymi. A teraz kitchen staff bym była. O! Pali się, czy co? Co to było? Nie! Upgrade mojej restauracji! Kupiłam rangę wyżej i mam upgrade'owaną restaurację! Co? Dlaczego? Jest niebieska! Ale bez sensu. Taki szybki był ten, tutaj remont u mnie. To ja też chcę tak. Dobra, robimy takie coś. Ile to kosztuje? 3000 chyba. O, to ja zaraz będę miał. No, już się nawet stać. Dobra, więc bierzemy, a ja mogę przecież teraz robić też 2 talerze naraz z tego chyba, co kojarzę. W sensie nosić. Po 2. Tak. Przyszła fanka do nas, pomaga nam. Dobra. Ja ją zatrudniłam. Upgrade'iki, rank. O, przyszła kolejna. Gdzie? 13 tu kosztuje, co ty gadałaś? A, 13! No widzisz, jak mi przykro. Faster walk za 1700. Gotujcie się. Ej, dobra, wezmę sobie to. Ja bym chciała 3 talerze na raz. 4500 to było dobre. To byłoby fajne. Dobra. Ty! Nic. Co tam wydałeś? To nic, to kasę, którą zarobiłem tutaj. Dobra, ja coś nie mam robuxów wydaje, tak jak ty. Właśnie robuxiki. Nubku. Dobra, tylko 2 talerze niestety mogę wziąć, okej. Pyk i pyk. Nasi klienci jedzą po 3 rzeczy. My nie jesteśmy w stanie tyle zjeść.
Ja zazwyczaj jak biorę burgera, to tylko jednego burgera zjem. Dobra, frytki dostarczyłam. Może jakieś kolejne upgrade'y? Kuk za 145 tysięcy. Tego już nie kupimy. Dobra, teraz chodzenie. Uuu, tipsy tu są jeszcze. Okej. Co tipsy? To sobie weźmy te tipsy. No właśnie, tipsy są spoko, za 4,5, ja mnie na to nie stać jeszcze. Dobra, to ja na razie skąd ty masz tyle kasy? Kupiłam za robuxy. Oszust. Bardzo dużo, ponad 200 robuxów wydałam. Ile się dostaje wtedy? Oj, dużo. Bardzo. Dobra, ja mam 170, coś kupię? Nie pamiętam ile to się ten, ale spoko. Dobra, postaw się tutaj, okej. Okay. No dobra, zaniosę mu ten talerz, niech będzie. No to bez robuxów, ja będę lepsza. Ja niestety nie miałam nic na dowóz, żeby ten zanieść komuś. Ale to nie było, że ja więcej dostałem jak na dowóz. A, wykrakałam! Wow! Auto. Dobra, mamy tipę teraz. A ja cię! Auto! Ice cream! Może być. Co? Z tą muzyczką taką lodową. To nieźle. Kto kojarzy muzyczkę? A ja nie mam nic na dowóz na razie właśnie. A mi się pierwszy raz pojawiło. O! Idziemy do Wektora. Ej, fajnie tam wygląda to jeżdżenie samochodem. Fajnie, to jest spoko naprawdę gierka. Ona mi się bardzo podoba. No właśnie widzę. Dlatego ją nagrywam już kolejny raz. 3000 mam. 210 kasy dostałam. Robloxia Restaurant, tak się nazywa nasza restauracja. Nie, moja się nazywa inaczej, Vito Pizza. Aha, a moja Bellowo. Bellowo? To nieźle. Tak. Jakbyście chcieli zobaczyć Bellowo w Minecrafcie, to ja mogę zrobić takie coś. A, taka... Bellowo. Bellowo, byłaby wioska Bellowo. Ej, o nie, myślałem, że już nie mam nic do robienia, ale mam, dobra. Ja mam, niosę sandwicze. Proszę, proszę. Dwie kanapki na raz u nas je. Pyk, ty, ile pyk. Tutaj jest ludzi u nas pracujących, patrz. No, dobre trochę warunki pracuję. Im tutaj dajemy. Chyba tak, ale za dużo aż, bo ja tutaj nie ogarniam. Biegają i mówią in. Więc szybko do tych klientów lecą. No dobra, spoko. Także taka nasza praca, słuchajcie. Mi się bardzo też podoba praca jako kucharz. Ty niestety nie możesz ocenić, która praca jest lepsza, bo nie znasz moich poprzednich tych stanowisk pracy. Ale widzowie mogą ocenić, co mi się dobra, muszę dowiedzieć, gdzie tu samochód się bierze. No, masz. Ale możesz zmienić mu też kolorki. Ale w mi ogóle się podoba jego ten wygląd. Niebieski. W ogóle ten niebieski jest słaby. Przejechałem gościa. Ja ogólnie mam różowy na starcie. Ciekawe. Ale epicko, że tu jeździ. Fajnie bardzo. A żebyś ty zobaczył, jak na przykład byś miał być policjantem, jaki to jest sztos. Bardzo to jest sztos, no ja się tak dobrze bawiłam przy dobra, byciu policjantem. Dobra, dostarczyłem daleko, musiałem jechać i tutaj i czasu straciłem się. Mnóstwo. Dobra, gotujemy frytki. Tak się robi frytki, słuchajcie. Ale mam ochotę na frytki. Pyk, oje nie. Zjadłabym sobie. Oje nie. No, także tak, może sobie coś ugotuję na obiad, bo w sumie nie wiem, co będziemy dzisiaj jedli na obiad. Okej, okay, zanoszę dwa talerze naraz dla jednego pana. I dla drugiego nie, pana. Znowu dowóz mam. Ja miałam tylko raz w życiu. Dobra, 18 tysięcy mam. Patrz, jaki szalony dostawca. Bardzo szalony. Trzy talerze naraz mogę, proszę państwa, teraz nosić. Ulala. Oh my God. To nieźle, ale będę kelnerka. Super. Jesteśmy kucharzem i kelnerem w sumie jadę naraz. Jadę na skróty. I dowozicielem. A i w śmietniki przyładuj. Dobra. Jedno się zrobiło. Dobra. To przecież mogłem najpierw temu w środku dostarczyć, by szybciej zjadł. Bez sensu ta gra. I dostałbyś szybciej kasę. No widzisz. Dlaczego mi się to nie robi? Jak to jest? Dobra, ja robię kolejną rzecz. I niosę trzy talerze naraz. Nie no, ty wow. Masz epicko, bo ty masz tą rangę wbitą, a ona kosztuje 14 tysięcy. To jest właśnie. Mega ciężko wbić. No wiesz, trzeba po prostu być dobrym w tą grę. Nie, trzeba mieć robuxy. Pyk. Trzeba mieć, słuchajcie, ale myślę, że... Jejku, tu ktoś strażakiem jeździ. O właśnie, jeszcze strażakiem będę. I sprzątaczem, a i fryzjerką. Więc jeszcze trzy role dla mnie tutaj są, czekają na mnie. Co tu się dzieje? Ale... pali się tam faktycznie. No i oni jeżdżą mi dobra, zgubiłem się, nie wiem gdzie jest restauracja teraz. A to tepnij do mnie. Ej, nie wiem gdzie jest restauracja. O. Ja ogólnie myślę, że chyba bycie policjantem na razie było najlepsze. Tak? Bo to się jeździ po całej mapie, a tutaj wiesz, jesteśmy tylko w tej restauracji, nie?
Ale policjant jest naprawdę sztos. Mówię ci, Navito Games powinien sobie to nagrać. No, może nagram w sumie. Fajne jest. No i musisz mi za to zapłacić, że no, fajny pewnie, pomysł pewnie. Ci podsunęłam. No już, już. Zanosimy frytki, no i elegancko. Dobra, ja zobaczę jeszcze, czy coś jest tutaj takiego innego, bo... A ja mało kasy mam. Bo robimy ciągle jakby... 14 to. Te nasze frytki. Te szpatułki mogę kupować tylko. I tak, ja chcę sprawdzić kolorsy. O, i mogę sobie przemalować moje auto. Na takie. I dziś mam auto nie, tak żółte nie może być, musi być różowe. Okej, okay, bo jak taksówkarz wyglądałam. No i słuchajcie, moje te... Moje kuchareczki są ze mną na dachu. Mamy nawet jedną policjantkę. Także... O, i hydrant! Chodź, przejedziemy się jeszcze po tym mieście. Na koniec. Czekaj, ja tu mam roboty, wyślę tu u mnie klientów. Zamykamy restaurację, nie ma tego. Nie mam jak zamknąć, bo tu siedzą głodni ludzie cały czas. Bank się chyba pali, albo muzeum, albo nie wiem co to jest. O, ja cię kręcę. Ale to jest fajne! Wszyscy mogą być kimś innym w ogóle. Ale super. Wow, lecę zatankować. O, teraz szybko mi idzie, muszę tutaj szybko nabić kasę. Idę zatankować gazolinę. Ja pracuję ciężko. Dobra. Ci jeżdżą sobie po mieście, a ja muszę tu pracować. No i jak? W restauracji. Ja też kiedyś musiałam pracować, żebym teraz mogła jeździć. Ja teraz rozwalam wszystkie lampy po drodze. Ja jadę dostarczyć coś, więc w sumie. Dobra, jadę z tobą. Będziesz miał tą. Obstawę. Dobra. Gdzie jesteś? Tu jesteś, dobra. Wszyscy za mi to jedziemy. Ej, zatrzymałem się coś, nie chce mi jechać samochód. O, to spełnij może jeszcze raz. Ale nas tu dużo. Oh my god. Ej, teraz mi się nie chce ruszyć samochód. Ej, coś tu blokuje mnie. Chyba ich za dużo było tam. Dobra. Proszę. Siema. I ty weź przyładuj w hydrant. Słuchajcie, ja już przyładowałem fajnie. Raz. To wszystko można niszczyć, ale to jest super, ups. O, drzewo zniszczyłem. Straciłam włosy. Oj, drugie. Niestety. Także słuchajcie, mi się wydaje, że na tym zakończymy dzisiejszy odcineczek, no bo w sumie już kucharzy. O, teraz u mnie tutaj kasy tutaj dużo. Przybywa dużo więcej. Dobra, bo człowiek wyszedł tylko na chwilę i już słuchajcie, jemu idzie to lepiej. Ale ja i tak jestem lepsza, bo mam większą rangę. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, dzwonicie dzwoneczkiem i zapraszam was na bellostay.pl, a jutro się widzimy w kolejnym odcineczku. Pa, pa! Pa, pa!